Ostatnio w internecie pojawiły się informacje, że spółka komandytowa akcyjna jest idealnym rozwiązaniem na Polski Ład. Niestety nie istnieje takie rozwiązanie dopasowane dla wszystkich, dlatego trzeba rozważyć plusy i minusy spółki komandytowo akcyjnej. Plusy spółki komandytowo akcyjnej to niski podatek dla komplementariusza, brak obowiązku opłacania składki zdrowotnej, brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz brak obowiązku opłacania daniny solidarnościowej dla dochodów powyżej 1 000 000 zł. Wydaje się to piękne? No nie do końca. Spółka komandytowa akcyjna jest obowiązana do prowadzenia pełnej księgowości. Jeśli więc teraz rozliczasz się na księgowości uproszczonej, to musisz liczyć się ze zwiększonymi kosztami. Ponadto spółka komandytowa akcyjna musi co roku sporządzać i składać sprawozdania finansowe. To również zwiększy koszty obsługi księgowej. Po drugie, komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Jest to więc sytuacja podobna jak przy jednoosobowej działalności lub jak przy wspólnikach spółek osobowych. Jeśli więc aktualnie jesteś członkiem zarządu spółki z o.o., to przejście na spółkę komandytowo-akcyjną zwiększy Twoją odpowiedzialność. Ponadto, w przypadku przekształcenia działalności w spółkę komandytowo-akcyjną traci się prawo do opłacania niższej 9-procentowej stawki podatku CIT. Spółka komandytowo-akcyjna jest zobowiązana ponadto do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, co wiąże się również z dodatkowym kosztem około paru tysięcy złotych rocznie. Finalnie, co do zasady, spółka komandytowo-akcyjna podejmuje uchwały w formie aktu notarialnego, co również generuje dodatkowe koszty. Nie można też wykluczyć, że wzrastająca popularność spółki komandytowo-akcyjnej spowoduje to, że zostanie ona obciążona dodatkowymi składkami. Jak widać, prowadzenie działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej ma zarówno dużo plusów, jak i minusów. Jeśli chcesz więc rozważyć swoje możliwości i zdecydować o formie prowadzenia działalności gospodarczej, to skontaktuj się ze mną. Napisz maila lub umów się ze mną na spotkanie w kancelarii.